ostatniej minucie straciliście bramkę, ale chyba was to nie zmartwiło. Szkoda na pewno, że nie udało nam się zakończyć meczu na 0 z tyłu. Na szczęście zrobiliśmy tą drugą bramkę, która dała nam zwycięstwo, ale szkoda na pewno. Dzisiaj mieliście dobry wynik. Często bywaliście pod bramką przeciwników. Jak oceniacie Podbeskidzie? No, myślę, że nikt w tej lidze nie jest łatwym przeciwnikiem. Z każdym trzeba dać się wszystko, powalczyć. Natomiast myślę, że zasłużyliśmy na te 3 punkty, mieliśmy więcej tych sytuacji, szkoda właśnie tych nietrafionych, ale koniec końców wygrywamy i się cieszymy. Jakieś wnioski po meczu? Na gorąco ciężko coś powiedzieć, myślę, że w tygodniu na pewno będziemy mieli analizę z tego meczu i wtedy będziemy wyciągać wnioski.